Cześć, witaj serdecznie po dłuższej przerwie. Jak wiecie, to będzie taki film z newsami, ponieważ dzisiaj ogólnie będzie live o 15, a ja wróciłem z Warszawy. Wiadomo, kto śledził kanał, to wie, że ten wyjazd do Warszawy był pechowy. Nie dość, że znajomy mi pisał w pociągu. Ten, który miał mnie formować na Rudo, pamiętacie? Ale nie będę się formował na Rudo, bo zawalił sprawę i to tylko on chciał w sumie, bo to on wbił cel, a ja miałem się na blond farbować, więc na Rudo się nie, finalnie nie sfarbowałem, bo w pociągu jak jechałem do niego, żeby mnie zafarbował, powiedział mi, że on się rozchorował, nie wiem, czy nie wie, że ma koronawirusa, że wieczorem jeszcze nie wiedział i musiałem kombinować jak koń pod górę, co wtedy zrobić, bo im dopiero poinformował mnie o tym fakcie, jak już byłem w pociągu. A dzisiaj sobie porozmawiamy tak właściwie o nowościach. Jeżeli ktoś się pyta, jak było w Warszawie, dziwnie. Była dziwna pogoda, chciało mi się spać. W Warszawie jest bardzo drogo i ostatni raz jadę do Warszawy. Jeżeli chodzi o takie stereotypy odnośnie warszawiaków, to się potwierdziło, czyli taka warszawka. Mogę powiedzieć takie określenie. Słuchajcie, zacznijmy sobie od eventu Pokémon Home Event, czyli o powrocie Shiny Meltana. Słuchajcie, Niantic zapowiedział event, w którym świętować będziemy pojawienie się w Pokémon Go integracji z Pokémon Home. Poniżej wam przeczytam szczegóły wydarzenia, data i czas od 17 listopada o 8 do 23 listopada o 22. Atrakcje. Na dziko będą się pojawiać części Alolański Sandshred, Zubat, Alolański Diglett, Slowpoke, Magnemite, Ditto, Porygon, Hoothoot, Remoraid, Wishmur, Lilip, Anoriv, Kotoon i Fungus. Z jajek 5-kilometrowych będą wykluwać się Nidoran męski i żeński, Slowpoke, Omanite, Kabuto, Lilip i Anoriv. Pokémony takie jak Alolański Vulpix, Slowpoke, Magnemite, Shinx, Timbur, Kling i inne będą się pojawiać na rajdach. Najpierw Shiny Slowpoke'a dzisiaj wieczorem, jeżeli uda się złapać Shiny Tarakiona i Shiny Wiedźmina, bo jak wiecie, jeszcze go nie mam. Jeżeli się uda złapać dzisiaj na live z rajdów, a taki live będzie od 15, to wieczorem właśnie sobie poszukam tego Shiny Slowpoke'a, bo jeszcze go nie trafiłem. Będzie to właściwie taki Shiny Hunt, także zachęcam do bycia na live. Będą live'y. Oczywiście, jeżeli ktoś chce robić rajdy, to wiadomo, za piątkę. Teraz jest możliwość, jeżeli jeszcze nie macie Shiny Tarakiona, Kobayona czy Grigiona, także zachęcam serdecznie do bycia na live'ach, bo ten film rzucę 12:30, także od 15 jest live. I słuchajcie, ekskluzywne dla eventu lister z nagrodami w postaci Mega Pidgeot Energii, Pokeboli, Berry i Pokémonów takie jak Slowpoke, Gible oraz inne. Eventowy filtr researchy Mega Pidgeot zyska jeszcze większy boost do CP w trakcie wydarzenia. Z Mystery Boxa w trakcie eventu będzie można zdobyć Shiny Meltana, po wydarzeniu znów stanie się dostępny. Od 16 do 24 listopada, od 22 na rajdach pojawi się Kobalion, Tarakion i Viridian, już to mamy, oczywiście ten event trwa, ale ja oczywiście czytam wszystko na bieżąco, gdyby ktoś na przykład teraz wszedł do gry i nie wiedział, więc dlatego nie piszcie, czemu dopiero teraz mówię, skoro event już trwa i to wszystko wiemy, bo nie wszyscy wiedzą, są takie osoby, które nie wiedzą, więc po prostu wolę wszystko od początku do końca, żeby to było dopięte na ostatni guzik, przeczytać wam, więc docencie tutaj moje starania. Dobrze, kontynuujemy dalej. Specjalne przedmioty dla awatara w sklepie gry inspirowane Melmetarem oraz postacią Grand Oaka, postacią określaną jako twórca Pokémon Home. Oczywiście, jeżeli teraz zrobicie sobie konto na Niantic, tak to się nazywa? Na Niantic account chyba, w Pokémon Home, to będziecie mogli sobie przetransportować Pokémona z Pokémon Go do Pokémon Home w ustawieniach Pokémon Go i dostaniecie Melton Boxa, ja to zrobiłem. I nie potrzebujecie już Melton Box, znaczy nie potrzebujecie już Nintendo Switcha, żeby dać po prostu jakiegoś Pokémona do Pokémon Let's Go, żeby mieć Melton Boxa, dlatego ja już tutaj zakończyłem działalność z Melton Boxami, więc dlatego, jeżeli ktoś będzie się pytać, czy można kupić Melton Boxa, śledźcie kanał, ja wszystko, wszystkim mówię, na Discordzie nawet pisałem, tutaj mówię wszędzie na live'ach, że nie, więc jeżeli ktoś będzie się mnie pytał, to nie odpowiadam już więcej na to pytanie, dlaczego nie można kupić, bo jest Pokémon Home i każdy z was też może sobie zrobić tego Meltana. Słuchajcie, teraz wam przeczytam właściwie o tym Pokémon Home Event od 17 listopada o 8 rano
Do 23 listopada, do 22, bo no, Shiny Melton dostępny do złapania z Mystery Boxa w trakcie eventu. Boost do CP dla Mega Pidgeotta na level 45. Mystery Box staje się dostępny co 3 dni, tak więc łącznie z dzisiejszym dniem w trakcie eventu maksymalnie można go wykorzystać 3 razy. Z szansą na Shiny Melton na paczkę można zdobyć zarówno jako transfer Pokémonów do gier serii Let's Go, tak jak mówiłem wam, i Pokémon Home. Pamiętajcie oczywiście też, że w drugim przypadku musicie mieć najpierw zainstalowaną na telefonie aplikację Pokémon Home z już połączonym kontem Nintendo, którym zalogujecie się również w Pokémon Go. A właśnie, konto Nintendo, nie Niantic, żeby się pomieszało, bo ja to dawno zakładałem temu już. Nie pamiętałem, jak to się nazywa, ale wiedziałem mniej więcej, że coś na N. Dobra, nieważne, to się wytnie. Tak, eventowe spawny to macie tak, alolański Sandshrew, alolański Diglett, Zubat, Slowpoke, Magnemite, Ditto, Porygon, Hoothoot, Remoraid, Wishmur, Lilip, Anoriv, Koton, Fungus, w jajkach, Nidoran, męski, żeński, Slowpoke, Omanite, Kabuto, no i Shiny Slowpoke, wiadomo. Ja chcę Shiny Slowbro, ja wam pokażę, jak on przepięknie wygląda. O, już wam pokazuję tutaj, jak przepięknie wygląda Shiny Slowpoke, o mniej więcej o tak, znaczy Shiny Slowbro, bo Shiny Slowpoke to jest pierwsza ewolucja. A reszta jakoś się nie różni, w sensie to jest Shiny Slaking czy Slowpoke, czekajcie. No w sensie, dobra. Ten za kamień ewolucyjny. Aż tak bardzo się nie różni. Jedynie jest bardziej różowy i ma niebieskie tutaj części. A ten jest cały fioletowy, dlatego właśnie bym go chciał. I teraz wam jeszcze tutaj przeczytam, jak połączyć Pokémon Home z Pokémon Go. Także słuchajcie tutaj, taki mini poradnik od razu będziecie mieli. Przede wszystkim musicie, pierwszy krok, zainstalować aplikację Pokémon Home. Otworzyć aplikację Pokémon Home. W kolejnych etapach wybieracie język, region, ustawiacie datę urodzenia i akceptujecie regulaminy. W poniższym oknie, zaraz wam pokażę. O, takie to okienko. Tak ono wygląda. Jak wam się coś takiego wyświetli? Musicie wybrać link your account, a następnie kliknąć yes, I am sure, I would like to, and would like to link i zatwierdzacie wybór. Aplikacja przeniesie was na stronę logowania Nintendo. Jeśli nie macie konta, to należy je założyć właśnie na tym portalu, wybierając opcję w górnym prawym rogu Create a Nintendo Account. Konto Nintendo można założyć używając konta z Facebooka, Google'a, Twittera, Apple'a lub wpisać wszystkie wymagane dane w okienkach poniżej. Po pomyślnym otworzeniu konta i zalogowaniu aplikacja Pokémon Home jest gotowa do użytku. Na ten moment można z nim po prostu wyjść. Potem otwieracie Pokémon Go. W ustawieniach na samym dole odszukujecie opcję Pokémon Home. W sekcji Nintendo Account naciskamy na Sign In. Waszym oczom ponownie ukaże się stronka logowania Nintendo. Trzeba się na niej zalogować tym samym kontem, co w Pokémon Home. Po pomyślnym zalogowaniu wrócicie do gry, a waszym oczom ukaże się nowy przycisk Send Pokémon. 13. etap to po naciśnięciu przycisku przejdziecie do ekranu, gdzie sprawdzicie status posiadanej energii. Każdy Pokémon wymaga określonej ilości energii do przesyłania, która odnawia się z upływem czasu lub przy pomocy Pokécoinsów. Na potrzeby Mystery Boxa nie macie się jednak czy martwić, przesyłanie zwykłego, nie shiny, ani nielegendarnego stworzenia praktycznie nie zabiera energii. Jeśli jesteście graczami konsolowymi, przydadzą wam się informacje o kosztach przesyłania określonych Pokémonów. Dobra, to już jest mało ważne. Po naciśnięciu Continue i przejdziecie do ekranu wyboru Pokémonów do przesłania. 15. etap to po wybraniu Pokémona wystarczy nacisnąć Next i na następnym ekranie zatwierdzić przyciskiem Transport. Gotowe, Mystery Box pojawi się w waszym ekwipunku, wystarczy na niego nacisnąć, a potem aktywować. I teraz wam przeczytam ważne informacje. Także ważne informacje, uwaga. Mystery Box zostaje w ekwipunku na stałe. Należy sprawdzać, ile czasu zostało do możliwości otworzenia kolejnej paczki. Mystery Box można otworzyć raz na 3 dni, zapamiętajcie to. Należy odczekać, aż licznik po wejściu w paczkę wskaże 0 i ponownie przesłać Pokémona do Pokémon Home. Shiny Melton jest dostępny tylko w trakcie specjalnych wydarzeń, tak jak to trwające obecnie do 23 listopada 22. Pokémonów przesłanych do Pokémon Home nie da się dosłać do Go. Limit posiadanych Pokémonów w Pokémon Home to 30 w bezpłatnym planie. Pokémony kasuje się podobnie jak w Pokémon Go. Należy przejść na widok kolekcji.
Przytrzymać palec na wybranym Pokemonie, potem ewentualnie wybrać kolejne i z listy rozwijanej dostępnej w dolnym lewym rogu ekranu wybrać opcję Release All Selected Pokemon. Jeśli po aktywowaniu Mystery Boxa nie pojawiają się żadne meltany, koniecznie sprawdźcie w ustawieniach daty i godziny telefonu, czy macie zaznaczoną opcję automatycznego ustawiania daty i godziny. Dopóki opcja ta nie będzie zaznaczona, to nie pojawią wam się żadne Pokemony z Incenta lub z Mystery Boxa. I teraz tak. Kolejny event, w sensie kolejny taki news, to jest powrót Lake Trio i będzie Nidoran Research Day. Słuchajcie. Data i czas. Od 24 listopada o 22 do 30 listopada o 22. Atrakcje. Uxie, Mesprit i Azelf powrócą do rajdów, tak jak poprzednio w różnych regionach, ale będzie można je rajdować zdalnie z każdego zakątka świata. Pokemony znajdowane przeważnie w pobliżu jezior takie jak Psyduck, Golden, Magikarp, Surskit, Stary Libidów i Shellos będą przyciągane przez Incense, pojawią się w jajkach oraz na dziko. Także wiecie, jeszcze macie tutaj większą szansę na zdobycie Shiny Psyducka. Słuchajcie, Pokémony związane z wiedzą, emocjami i siłą woli, takie jak Abra, Machop oraz Ralts, będą przyciągane przez Incense, pojawią się w jajkach oraz na dziko. Goldin w jajkach 5-kilometrowych i oczywiście będzie debiut wariantu Shiny tego Pokémona, także będziemy sobie szukać go w wersji Shiny. Zadania z mapowaniem Pokestopów AR będą oferować nowe nagrody. Tematyczne zadania Field Research na czas eventu. Słuchajcie, według jednego z youtuberów współpracujących z Niantic Trainer Leafs, Pokémony te będzie można rajdować bez przeszkód na całym świecie. Wcześniej w kodzie gry pojawiły się fragmenty sugerujące, że Niantic może chcieć blokować niektóre z rajdów regionalnie, ale nie ma to mieć zastosowania w tym przypadku. Teraz wam pokażę, jak wygląda Shiny Goldin i Shiny Seeking. Shiny Goldin jest po prostu bardziej taki pomarańczowy, jaśniejszy. A Shiny Seeking też po prostu jest jakby taki jaśniejszy. I słuchajcie, teraz sobie porozmawiamy o Nidoran Research Day. W sobotę 28 listopada od 8 do 22 odbędzie się Nidoran Research Day. W Pokestopach znajdziecie tematyczne Field Research nagradzające spotkaniem z Nidoranem obu płci. Dostępny będzie też Timed Research w zakładce Today View. Na ten moment nie mamy pewności, czy szansa na Shiny będzie zwiększona. Shiny warianty obu rodzin ewolucyjnych są już oczywiście dostępne w grze od dłuższego czasu. I słuchajcie, przejdziemy sobie do kolejnego newsu, czyli najważniejszy chyba i najbardziej ekscytujący, to będzie taki największy news, czyli poziom 50 pory roku i szósta generacja. Słuchajcie. Niantic ogłosiło jedną z największych aktualizacji od czasu premiery. Będzie się działo, tak, dokładnie, będzie się działo. Producent Pokémon Go zarzucił nas dziś nowymi informacjami. W naszym wpisie przeczytacie wszystkie najważniejsze informacje w skondensowanej formie, czyli to, co powinniście wiedzieć o nadchodzących zmianach. Tak, bo ja tu się oczywiście sugeruję Pokémon Go Live. Zwiększenie maksymalnego poziomu. Od 30 listopada Niantic zmieni ilość zdobywanego expo za łapanie i ewoluowanie Pokémonów, wykluwanie jajek, uzyskiwanie nowych wpisów w Pokédexie oraz innych czynności. Wszystko po to, by gracze wciąż zmierzający do poziomu 40 mogli to zrobić szybciej. Trenerzy, którzy osiągną 40 poziom do północy 31 grudnia, otrzymają specjalną odznakę limitowany czasowo research oraz czapkę w kształcie Gyaradosa. Od 18 listopada o 22 do 31 grudnia o 23.59 aktywny będzie bonus podwójny ek za łapanie Pokémonów. Teraz najważniejsza informacja. Zwiększenie maksymalnego poziomu trenera do 50. Poziomy 41-50 będą wymagać nie tylko posiadania określonej ilości expo, ale też ukończenia specjalnych wyzwań na każdym poziomie. Level 41. Przetestowane zostaną nasze umiejętności łapania. Dodatkowo trzeba będzie łapać określoną liczbę Pokémonów w ciągu dnia. Level 42. Zadania będą dotyczyć się... Czekajcie, muszę się chyba tutaj napić. Soku czy czegoś wody, bo mi się język łączy od tego gadania, już gadam 14 minut. Dobra. Gdzie skończyłem?
Level 42. Zadania będą dotyczyć ewolucji, od wykonania określonych ewolucji Eevee, aż po uzyskanie przedmiotów ewolucyjnych na wybranych pokonach. Testowi zostanie poddana nasza wiedza na temat ewolucji. Level 43. Wyzwania będą skupione wokół walk w gymach i rajdach. Dodatkowo trzeba będzie osiągnąć określoną liczbę platynowych medali. Nowy poziom medali w Pokémon GO. Wymagania nie są na ten moment znane. Za osiągnięcie tego poziomu otrzymamy przedmiot niespodziankę dla postaci. Level 44. Wyzwania będą dotyczyć walk z innymi graczami. Level 45. Wyzwania będą dotyczyć walk z Team Go Rocket. Do osiągnięcia tego poziomu otrzymamy przedmiot. Niespodziankę dla postaci. Level 46. Wyzwania będą dotyczyć zadań Field Research, wykluwania jajek oraz wykonywania zdjęć. Level 47. Wyzwania ponownie będą dotyczyć rajdów, ale tym razem będziemy musieli używać teamów spełniających określone kryteria. Level 48. Wyzwania skupią się wokół buddy Pokémonów od kilometrów przebytych razem poprzez przenoszone przez nie prezenty. Za osiągnięcie tego poziomu otrzymamy przedmiot niespodziankę dla postaci. Level 49. Wyzwania dotyczyć będą przyjaźni, ale z innymi trenerami, czyli m.in. wysyłania prezentów, zdobywania leki Pokémonów i tak dalej. I teraz oczywiście końcowy poziom, czyli level 50. Ostatni poziom będzie wymagał m.in. rzucenia akcydentów, łapania legendarnych Pokémonów, czy też pokonywania liderów w Team Go Rocket Pokémonami poniżej 1500 CP. To będzie największe takie wyzwanie, słuchajcie. Za osiągnięcie tego poziomu otrzymamy przedmiot niespodziankę dla postaci. Tak. Dodatkowo w Pokémon Go pojawią się tak zwane Candy XL. Będą one potrzebne do ulepszania Pokémonów na poziomie dotychczas niedostępnym powyżej 40 poziomu. Zdobyć będzie je można łapiąc Pokémony lub zmieniając zwykłe Candy na ten specjalny wariant. Niantic zapowiada też, że będą inne sposoby na ich zdobycie. I słuchajcie, teraz po roku. W Pokémon Go pojawi się nowa mechanika, która znacznie wpłynie na nasze wrażenia z rozgrywki, mianowicie są to pory roku, na co będą wpływać. Inne Pokémony będą pojawiać się na dziko, wykluwać z jajek i pojawiać w rajdach. Niektóre stworzenia będzie trudno znaleźć poza określoną porą roku. Oczywiście zgodnie z naturą na półkuli północnej zaczniemy od sezonu zimowego, a półkula... Znaczy Boże... A półkula północ-południowa będzie się cieszyć z sezonem letnim. Tutaj mają błąd chyba w tym, bo dwa razy napisali półkuli północnej. Inne formy drillinga będą pojawiać się w zależności od pory roku. Eventy będą bazowane na porze roku, w której się odbywają. Pory roku będą zyskiwać nowe mechaniki i funkcje. W Mega Raidach będą pojawiać się inne Pokémony w zależności od pory roku. Przy okazji ostatniego punktu wybrane mega ewolucje będą miały limitowane ekresy, w których ich CP będzie zwiększony, tak jak na przykład Pidgeot podczas eventu z okazji integracji z Pokémon Home, a trenerzy będą mogli łatwiej je zdobyć. Zmiany w Go Battle League. Rank w Go Battle League będzie nie 10, a aż 24. W tym ostatnie 4 będą specjalnymi, przeznaczonymi dla najlepszych trenerów. Zmianą ulegnie cały system nagród, który będzie również związany z obecnie panującą porą roku. Sezony Go Battle League będą trwać tyle samo, co dana pora roku. Szósta generacja w Pokémon Go. Od 2 grudnia 2020 w Pokémon Go pojawia się wybrane Pokémony z szóstej generacji. Chespin, Quilladin, Chesnaught. Od razu przepraszam, jeżeli przekręciłem jakąś nazwę Pokémona, ale nie wiem, jak to się czyta. Fennekin, Bryxen, Delphox, Froakie, Frogadier, Greninja, Banelby, Diggersby, Fletchling, Fletchlinder, Talonflame, Littleopeoral, Klefki. Oczywiście to będzie regionalny Pokémon dla Francji, słuchajcie. Dodatkowo od 2 grudnia o 10 do 8 grudnia o 22 Pokémony z regionu Kalos będą pojawiać się częściej na dziko. Niedługo w grze ma się pojawić tajemniczy raid boss na rajdach poziomu pierwszego, prawdopodobnie związany z premierą szóstej generacji. Więc będzie się działo. Tak. Także ja się cieszę. Sezon eventów. 1 grudnia o 8 będzie początkiem sezonu eventów, który zabierze nas przez wszystkie regiony aż od Kanto aż po Kalos. Na końcu tych eventów mamy otrzymać specjalne globalne wydarzenie. Event przyjaźni od dziś 18 listopada o 22 do 30 listopada o 22 trwał będzie event przyjaźni. Poziom przyjaźni będzie wzrastał szybciej niż normalnie, bo z ataku, gdy rajdujemy z przyjaciółmi, będzie zwiększona liczba expa za ukończenie rajdu, zwiększona liczba prezentów dostępnych do otworzenia każdego dnia. I tak właściwie tyle z newsów. Wiem, bardzo dużo, ten odcinek trwa 19 minut. Słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, wyczekujcie live'a i co mogę na koniec dodać.
Nie jedźcie do Warszawy, bo tam jest bardzo, bardzo, bardzo drogo. W 5 dni wydałem 600 zł. Po prostu kupowano nowe rzeczy, ktoś może, no, normalne rzeczy, jakieś jedzenie czy coś, czy jakieś pizze, i ktoś może się zapytać, co ty kupowałeś, że w tak krótkim czasie wydajesz tyle złotych. No słuchajcie, siadam po koniec, doładowałem, marci czy coś, czy tam, nie wiem co jeszcze, jakieś picie kupiłem, jakieś jedzenie i wyszło, że zużyłem 600 złotych. Jedynie na 60 zł wydałem na Pokecoinsie. Sama taksówka pod Lokmarty kosztowała 30 zł, a pizza w nocy u Marty jest strasznie droga i to jeszcze bardzo mało. Nawet u mnie takie nie są ceny, także nie jedźcie do Warszawy, błagam was, bo będziecie potem narzekać. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wszystkie newsy wam podam. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie na Discordzie albo pod komentarzami. I już niedługo będzie 1000 subskrypcji, także subskrybujcie. Trzymajcie się, heja!